Kochani, tak mnie naszło takie wspomnienie. Dawno, dawno temu, jak Grażynka rozkochiwała w sobie Januszka, to miała taki dylemat, czy Januszek jest dobrym kandydatem na męża. I teraz, któregoś dnia, Grażynka przyszła do mnie i zadała mi to najważniejsze pytanie. Andrzej, czy ja powinnam wyjść za Januszka? Czy Januszek jest dla mnie dobrą partią? Czy to jest dobre posunięcie? I w tym momencie poczułem się jak młody chłopiec, który uczył się grać w szachy. I wtedy bardzo często, jak ja grałem w szachy z kolegą, to podchodziła moja siostra i się pytała, kto wygrywa? I to jest takie pytanie, jak ktokolwiek grał kiedyś w szachy, to rozumie, że pytanie, kto wygrywa, jest pytaniem nie na miejscu. Ponieważ to, że ja komuś zabiję jakąś bierkę, piona czy gońca, to jeszcze nie znaczy, że ja wygrywam. To może znaczyć tylko ewentualnie, że prowadzę na punkty, lub że mam lepsze ustawienie na szachownicy, lub może znaleźć coś innego, ale jeszcze nie wygrywam. I dlatego, czy to jest dobre posunięcie, to jest bardzo trudne pytanie, ponieważ wszystko zależy od tego, jaka będzie odpowiedź przeciwnika. I na pytanie, czy ja powinnam wyjść za Januszka, to pytanie należy zadać Grażynce. Droga Grażynko, zadałem jej takie pytanie. To nie jest ważne, czy Januszek jest dla ciebie dobrą partią. Najważniejsze jest, czy ty, Grażynko, będziesz chciała tego Januszka wychować. Czy ty będziesz chciała zainwestować swój czas, swój wysiłek, swoje serce w wychowanie Januszka, żeby Januszek... To nie są odgłosy Januszka chyba, ale żeby Januszek z dnia na dzień ciebie kochał coraz bardziej. Czy będziesz gotowa temu Januszkowi dać nie tylko ciepło rodzinne, bo tu wystarczy mu termofor. Januszkowi trzeba dać przede wszystkim motywację do rozwoju, żeby on czuł, że to, co robi ten związek, który tworzy w pocie czoła, on pracuje na, nie tylko na chleb, ale też na inne rzeczy, jak chociażby na wakacje, to żeby on to robił z radością, a wtedy nie dość, że będą coraz lepsze wakacje i coraz pyszniejszy chlebek pełnoziarnisty, to Januszek będzie coraz szczęśliwszy. I droga Grażynko, problemem jest, czy ty chcesz zainwestować w tego Januszka. Znasz go już na tyle długo, żeby stwierdzić, czy chłop jest reformowalny. Bo czy chłop jest reformowalny, to zauważyłaś już pierwszego dnia, jak dawałaś mu całusa.